Siemano. Tuszak, ale z tej strony mamy 70. vloga i inauguracyjnie w 70. vlogu odwiedziła nas fraza Friedricha Nietzschego. Ale nie będzie o niczym, ani o niczym. Będzie o twoim sposobie, twojej drodze. Fajna fraza, naprawdę. Jeśli jej nie znałeś, to polecam. Ja używam często skrótu tego, chociaż jest bardzo kontrowersyjny. Chociaż go tu nie napisałem. Mógłbym go napisać. My way or highway. Czyli albo po mojemu, albo wypad. Tutaj jest trochę bardziej łagodnie. I wytłumaczenie. You have your way. Czyli ty masz swoją drogę. I have my way. Ja mam swoją. Nie istnieje ani odpowiednia droga, ani poprawna droga, ani jedyna droga. Także pamiętaj o tym, że nie ma poprawnej drogi, jedynej drogi, czy odpowiedniej drogi. Każdy ma swoją. I teraz ty na swojej drodze, po pierwsze, weź za nią odpowiedzialność, a po drugie, nie dawaj się wpuszczać w maliny. Bo jak trafiasz na jakiś guru, a takich w rozwoju osobistym często niestety nadużywają swojej władzy, w cudzysłowie, swojego zasięgu, czy czegokolwiek tam innego, i troszeczkę indoktrynują ludzi, troszeczkę mówiąc w przenośni. Zamiast uczyć ludzi strategii, żeby mogli sobie pomagać, to lawirują tak, że ci ich klienci stają się ich sprzedawcami i ściągają swoje rodziny, znajomych itd., itd. Więc dlatego ja wybrałem samorozwój. Dostarczam swoje doświadczenia, a ty robisz, co chcesz. I te materiały są za free. To jedna z takich kryteriów, że tak powiem, które wyszły ze światła dzienne. Także napisz mi w komentarzu, czy korzystasz z tego, czy znasz tą frazę, czy masz swoją drogę, czy może idziesz czyjąś drogą? Jak to z tobą jest? No, z tobą. Dałeś się komuś omamić? Dałaś się komuś omamić? Pobudka. Wakey. A może masz z doświadczeń taki moment w życiu, kiedy się obudziłeś albo obudziłaś, i możesz się nim podzielić tutaj w komentarzu. Robiłem tak i tak i obudziłem się. Nagle. Co nagle to pod diable. Nie, nagle jest dobrze. Jak to jest u ciebie? Napisz mi w komentarzu. No, to by było na tyle. My way or highway. Cześć, Szakal out.